Magda z przeszłości, teraz tutaj zrobi wtrącenie, bo właśnie nagrałam wstęp i zajął mi on bardzo, bardzo długo, a opowiadałam, można powiedzieć, o niczym. Więc jeżeli chcecie od razu przejść do pokazywania i do cen, to zapraszam w tej minucie, w tej sekundzie. Zaczynają się konkrety. Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was coś, o czym już gadałam w listopadzie, może? Coś takiego, a mianowicie coś a la food hall, ale będzie to taka tylko jedna kategoria, bo warzywa i owoce. Co jakiś czas kupuję rzeczy na takiej farmie, przynajmniej ma to nazwę, i jak widzicie, jest to Mjar Farms. Jestem zazwyczaj zadowolona ze 100%. No dobra, czasami coś tam mogłoby być lepszej jakości. Oni mają produkty zarówno lokalne, jak i importowane. I co chyba powinnam zaznaczyć na początku, to że nie jest to na pewno najtańsza opcja kupowania żywności na Malcie. Jeżeli ktoś szuka najtańszej, to polecałabym Lidla. Tylko że po pierwsze, nie mam żadnego Lidla gdzieś tak, wiecie, na wyciągnięcie ręki, żeby po prostu stać, wyjść, szybko załatwić i tak dalej. To jest bardziej taka podróż samochodem, często z całą rodziną. To po pierwsze. Po drugie, w Lidlu też nie ma niektórych rzeczy, to zaraz Wam będę pokazywała. Tak samo czasami zamawiam z supermarketu Greens. Zazwyczaj jest to Greens. I też Wam kiedyś pokażę właśnie taki food hall, albo nie tylko food, taki ogólny hall zakupowy, po prostu nie dlatego, bo wiecie, bo ja, to jest tak, mam trochę problem z takimi filmikami, bo z jednej strony ja lubię takie rzeczy oglądać, ale z drugiej ja nie wiem, czemu ja je lubię oglądać, w sensie ktoś sobie może pomyśleć, albo większość sobie może pomyśleć, co kogo obchodzi, co jakaś osoba w internecie właśnie kupiła. I jak jeszcze, są to jakieś takie, wiecie, duże przedmioty, no nie wiem, nawet torebka, gdzie można sobie jakoś ją zobaczyć, coś o niej powiedzieć, to wiecie, to jest jedzenie, no nie? Więc no mam trochę taki problem, ale tutaj padały dobre argumenty, na szczęście z Waszej strony. Jak pokazałam, wiecie, że nawet nie wiem kiedy, z 3 lata temu, jakieś tam rzeczy z Lidla i po prostu zaczęłam podawać ceny. I stwierdziliście, że a, no w sumie takie ciekawe porównanie, no bo też mamy Lidla, a u nas te ceny są zupełnie inne. I o tym też będzie filmik, ale najpierw muszę namówić rodziców, żeby poszli i sprawdzili, jakie są teraz ceny danych produktów i zestawię je z takim samym koszykiem albo bardzo zbliżonym właśnie z Lidla maltańskiego. No ale ja czasami zapowiadam jakiś filmik, a potem on się pojawia za jakiś rok. Więc zobaczymy, kiedy nastąpi. A teraz właśnie przejdźmy do warzyw i owoców. I nie mogę znaleźć mojego telefonu, to dosyć dziwne, no nie? Ale nie mogę, a tam mam właśnie spisane ceny, więc po prostu dołożę sobie roboty i będę Wam te ceny gdzieś tu wyświetlać w trakcie. Przelicznik aktualnie euro to jest 4,5. Czy warto przeliczać? Raczej nie. Proszę pamiętać, że żyję w kraju, gdzie zarabia się w euro. To nie znaczy, że tu się dużo zarabia, ale po prostu trochę inaczej tak czy siak się na to patrzy. To bardziej robię ten filmik jako taką ciekawostkę. Zazwyczaj za takie 4 kartony warzyw i owoców, które Wam zaraz pokażę, płacę jakieś 100, 110, może 115 euro. To wszystko zależy, co ja tam wrzucę. I na co może jest jakaś promocja. No raczej wiecie, jak działają sklepy, prawda? Tak więc no, powiedzmy, że to jest zawsze coś z przedziału 450-500 zł. To w sumie może być taki dosyć chwytliwy jakiś tytuł, no nie? I jak sobie myślę, że miałabym iść do sklepu w Polsce albo na właśnie jakiś taki targ, rynek, zwał jak zwał, i zapłacić 500 zł za to, no to w pale mi się to nie mieści. Jednakże no tutaj jest to dosyć normalne i tak jak mówię, jest opcja kupowania w Lidlu, jest. W różnych innych supermarketach jest. I co myślałam, że powiedziałam, ale w sumie jak tak się głębiej zastanawiałam, to nie powiedziałam, że są jeszcze takie
Zastanawiam się, czy Wam to pokazywałam, ale chyba nie. Takie samochody, które mają warzywa i owoce po prostu tak z tyłu, na pace jakby. Może tutaj Wam coś zrobię, jakąś przebitkę. Tylko, że ja mam z nimi taki związek, no czasami miłości, czasami nienawiści, bo u jednego ziomeczka bardzo lubię kupować i jest miły i one są dobrej jakości i tak dalej. Ale większość, z jakimi się spotkałam, no to nie byłam za bardzo zadowolona. Na przykład, bo oni tak, jedni stoją po prostu w miejscu, a drudzy, wiecie, że po prostu mają stałe stoisko, no nie? A drudzy się poruszają po osiedlach. I na przykład pan, który u nas się porusza, to po prostu, wiecie co, może nawet te warzywa i owoce ma spoko, ale jego podejście do klienta, jego takie ciągłe poirytowanie, wiecie, w stylu, po prostu wracałam ze spaceru, chciałam kupić dwie cytryny, no i pan się zirytował, że jeszcze resztę mi musi wydawać i że o Boże, że to są zakupy, jakieś takie pytanie padło, wiecie, no troszeczkę mnie to odrzuca. No i też jeszcze w poprzednim miejscu zamieszkania, tam po prostu jakość tych produktów była bardzo zła i no odrzuciło mnie to nieźle. Ale tak jak mówię, są też perełki w tym temacie i tam jest taniej. Tylko po prostu no nie za bardzo mam jakiś taki łatwy dostęp i lubię zamawiać do domu zakupy. Tak, nie jestem fanem chodzenia gdzieś po sklepach. Tak więc ja robię gdzieś tak powiedzmy różnie, no z dwa razy w miesiącu może takie zakupy, to w zależności czy robimy je jeszcze gdzieś indziej, czy nie. Zaczynamy od tego broku, taki broku. Niektóre produkty są organiczne, niektóre nie. Bardzo mi się podoba też, że oni pakują tak w sposób ekologiczny. Wiecie, że wszystko jest w takich papierowych torebkach, w papierowych kartonach, ale czasami też się zdarzają jakieś plastiki, jak na przykład tutaj. Pudełko truskawek no jest w plastiku, tak? Tak samo jest właśnie z borówkami albo jeszcze z jakimiś tam innymi produktami. Jestem ciekawa w sumie tych truskawek, wyglądają ładnie, bo na Malcie dużo wcześniej zaczyna się sezon truskawkowy. Bardzo mnie to cieszy. Kolejnym produktem jest seler naciowy. Ja go zużywam po prostu robiąc z niego soki. Nie do końca kumam, jak ludzie mogą to jeść, ale okej. Też tu w wielu miejscach jako gratis dają natkę pietruszki albo natkę selera. No wiecie, też takie właśnie zielsko od selera. Dalej mamy pomidorki. Na Malcie w sumie ciężko znaleźć jakieś dobre pomidory. To rzeczywiście jest problem, moim zdaniem, tęsknię za polskimi pomidorami. Te są bardzo często bez smaku. Te jeszcze są akceptowalne, ale tak w większości to powiem Wam, że no nie bardzo. Tak więc dalej mamy dwie czerwone papryki i tu od razu może z drugiej strony papryczki chili. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, której w Lidlu nie ma. Takie wielkie, w sumie jestem zaskoczona, jak duże one są. Zawsze mam problem, żeby określić, ile wagowo chcę takich produktów, jakichś mniejszych. I często jestem zaskoczona. Ile tego przychodzi? Tutaj dalej mamy mango. To mango chyba miało być gotowe do jedzenia, a stanowczo nie jest, bo jest bardzo, bardzo twarde, więc sobie gdzieś tutaj poleży. Co my dalej mamy? Ogórek. Tutaj też ktoś kiedyś mnie pytał o kiszonki i powiem Wam, że bardzo ciężko znaleźć kiszone ogórki. Są prawie wszędzie tylko konserwowe. Nawet jeżeli człowiek chciałby sam ukisić, no to nie spotkałam się jeszcze z takimi ogórkami, które znamy z Polski. Takie wiecie, małe, gruntowe. Tutaj jak się weźmie coś takiego, to przychodzą takie bardzo duże. Żółta papryka. Dalej mamy gruszki. Tutaj z tego, co mogę zauważyć, ktoś mi już wyżerał gruszki, więc wzięłam 5 takich oto gruszek. Następnie mamy 3 sztuki porów. Może strzelę sobie teraz z nimi miniaturkę. A few moments later.
Robienie miniaturek to jest coś, co myślę, że odejmuje mi trochę z mózgu zawsze jakiejś mądrości, inteligencji i ogólnie chyba wszystkiego, co może uczuję się po prostu jak kretyn, ale okej. Tutaj zaskakująco mały bakłażan, ale jest. Okej. Liczy się chyba, tak myślę. Co tu dalej mamy? Tu mamy imbir, mniej, nie da się go wziąć. Nie wiem, czy zużyję aż tyle, ale no ogólnie staram się zawsze wszystko zużywać. Raczej nie wyrzucam jedzenia. Także oby, oby. Jedna limonka. Chyba do drinków, tak mi się wydaje. A i drugi bakłażan. Także mamy dwa małe bakłażany. Skończyłam karton numer jeden. Drugi karton. Zaczynamy od winogron bezpestkowych. No, wszyscy u nas w domu je lubią, bo tu też nie powiedziałam, że są to zakupy dla rodziny trzyosobowej. O, tutaj też wcześniej wspomniane borówki, które też przychodzą do nas w takim plastikowym pojemniku. Następnie jarmuż. Też nie wiem, jak można jeść jarmuż tak sobie po prostu chrupać. Nie wiem. Ja z tego wyciskam sok. A może sobie zrobię miniaturkę z jarmużem i z tymi porami, co? No dobra, czekajcie. One eternity later. Tutaj takie mini szparagi. Czasami po prostu dodaję je do risotto. Następnie daktyle. Ta wersja takich, wiecie, wielkie daktyle. Osobiście fanką nie jestem i to bardzo, no ale to nie są zakupy tylko dla mnie, jak wspomniałam. I tutaj całkiem pokaźny, och, kalafior. Tada! Oto kalafior. Tutaj mamy czosnek, trzy główki czosnku. W sumie tak zawsze się zastanawiałam, po co oni pakują takie wszystko, wiecie, tak osobno i osobno, ale z drugiej strony, no to chyba całkiem niezłe. Okej, okay, myślałam, że zamawiam taką dużą, co to jest? Sałatę? Ale nie, najwyraźniej. Tak więc, wow, sałata. I za takie dwa małe cuda zapłaciłam. Tyle. W sumie mam ich chyba 2 kilo. Domyślam się, że no minimum 95% z Was wie, jak wygląda marchew, więc nie będę teraz podnosić tutaj wszystkich. Dalej mamy jabłka. Je też można często znaleźć w różnych miejscach w takiej naprawdę spoko jakości i nie za miliony monet. Następnie ziemniaki i wydaje mi się, że kupiłam właśnie pół kilo takich dużych, pół kilo takich malutkich, o takich. Widzicie, jaka różnorodność, prawda? Małe ziemniaki, duże ziemniaki. Co jeszcze u nich można zobaczyć? Można na przykład zobaczyć spadające bataty. I tutaj w drugą stronę jestem zaskoczona, jak dużo ich jest, bo myślałam, że zamawiam ich mniej. Ale okej, mamy tutaj bataty, może... Dobra, nie strzelam, ile wagowo jest, bo mogę ostro przestrzelić i to będzie dosyć głupie. Następnie awokado. Czy jak awokado ma takie czarne kropki, to jest dobre czy złe? Czekajcie, przybliżę Wam. Czy ktoś chce mi napisać? O tak, nie? Jak kiedyś się robiło... z kosmetykami, czy tam dalej się robi, nie wiem. Widzicie plamki? Nie wiem, czy widzicie, bo nie mam okularów, więc zakładam, że tak. Możecie dać znać, czy to jest ok, czy to nie jest ok. I dobra. Co prawda mam na kolanach ziemniaki, ale będę Wam pokazywała dalej. I na przykład za, czekajcie, teraz troszeczkę matmy. 6, 9 plus 2 zjedzone. Za 11 bananów cena była taka. Jeżeli chodzi o lokalne rzeczy i importowane,
To powiem Wam, że przed przeprowadzką myślałam, że lokalnych będzie tutaj dużo więcej, a przez to, że tutaj nie ma żadnych rzek, ogólnie wiecie, takiej wody czy coś i bardzo często jest po prostu gorąco, no to nie za bardzo coś tu rośnie, ale nie mówię, że nic. Po prostu myślałam, że dużo więcej. Na przykład truskawki mają super, jak tylko jest sezon. Cytryny wolę jednak te importowane. Tak, to chyba źle, że nie biorę wszystkich lokalnych, prawda? No. Dalej, pomarańcze. To są chyba te takie, jak po polsku one się nazywają? Krwiste pomarańcze? Wiecie, że w środku po prostu są takie bardziej czerwone niż pomarańczowe i nie są takie kwaśne. Następnie jakiś inny taki rodzaj jabłek. Chociaż troszeczkę dla mnie jabłka jak jabłka. Dalej mamy seler, to jest kolejna rzecz, której nie ma w Lidlu, a jednak jak gotuję rosół, czy nawet jak robimy sok, to całkiem się przydaje, więc po prostu biorę go więcej, porcjuję i zamrażam, żeby później robić te wszystkie bulionowate rzeczy. O, tutaj mamy czerwoną kapustę, nie wiem, chyba nie jest w jakiejś takiej szczególnej formie, nie wiem. Albo może po prostu jest brudna. No i jak seler? Mamy seler, mamy marchewkę, mamy por. Jakiś rosół można by ugotować. No to jeszcze co potrzeba? Pomyślicie sobie, pietruszki. Ale to jest coś, czego na Malcie nie uświadczysz. I nagram niedługo taki filmik o tym, może nawet za tydzień, zobaczę, o tym, czego nie ma na Malcie, albo czego mi brakuje na Malcie. Jeszcze nie wiem, jak do tego podejdę. No i nie ma pietruszek. I ja kiedyś myślałam, że są i że właśnie to jest pietruszka, a okazuje się, że jak to tak wygląda, to jest pasternak. I prawie zrobiłam z siebie kiedyś debila, ale kiedyś Wam o tym opowiem. Może nie teraz, także biorę też zapas pasternaku i też go mrożę. Nie wiem, czy ktoś je sobie pasternak, tak wiecie, że siadam i pasternak. Wątpię. Ostatnią rzeczą, ale jakże świadczącą o mojej polskości jest cebula. Cebuli mam całkiem sporo. No wiecie, cebula chyba do wszystkiego się nadaje. Jestem tutaj teraz zawalona owocami i warzywami i fajnie byłoby to sprzątnąć, zanim będziemy mieć gości, bo mogą nie zrozumieć. A Wy możecie dać znać, czy za tyle warzyw i owoców właśnie jakaś cena w stylu 450-500 zł to jest dużo? Albo czy ktoś uważa, że to jest mało? Albo czy ktoś uważa, że 100 euro to jest mało czy dużo za tyle warzyw? Nie wiem, dajcie znać każdy komentarz, nawet ten bardzo krytyczny, albo też nawet hejterski. Jestem mile widziany w sumie, dlatego że wiecie, no, algorytm tak działa, więc... Jeżeli Wam się podobało, jeżeli więcej chcecie tego typu filmiku, gdzie pokazuję Wam jakieś różne ceny, to po prostu łapka w górę i... Będę nagrywać bardzo chętnie, a teraz już Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!